Dzień dobry, witam w nowym odcinku. O, znajdujemy się właśnie na Słowenii, w mieście Bled, a za mną jest zaciszna wyspa, na której znajduje się cerkiew Maryi. No cóż, na razie jej nie widać, ale mam nadzieję, że ta mgła, która osiadła tutaj po nocy, za chwileczkę przejdzie i pojawi się trochę słońca. Jestem gorący, jak widać. Nad jezioro Bled przyjechaliśmy wczoraj około godziny 18. Mieliśmy do zrobienia około 800 km. I tak całkiem na serio mam nadzieję, że jednak ta mgła przejdzie i to jest tylko efekt poranka, bo jest co robić i nie chciałbym być opóźniany przez pogodę tym razem. Tym bardziej, że jeszcze coś ciekawego czeka nas w tym odcinku, ale o tym dowiecie się później. A teraz mogę zdradzić mały szczegół innej ciekawostki. Postaram się podliczyć wszystkie koszty wyjazdu. A wyjazd będzie trwać około 5 dni. Także nie jest to taki krótki wyjazd. Widzę, jak mgła opada. Cały czas takie małe, drobne, drobna mrzawka leci. No cóż, na razie nie unoszę drona. Czekamy. Na tym polega właśnie latanie dronem w takich warunkach. Blisko 2 godziny czekania spowodowały, że jednak musiałem uruchomić swojego drona, wyciągnąć peryskop i wzlecieć nad mgłę. Mgła wisi gdzieś na 70-80 metrów tutaj nad wodą, nad jeziorem. No, wygląda to wszystko przepięknie, fantastycznie, jednak ja boję się latać, ponieważ ani nie słyszę drona, bo tam coś obok ktoś kosi, sprząta, czyści, nie wiem, cokolwiek. No i dodatkowo nie widać drona, gdzie on się znajduje, także nie wiem, w jakiej odległości może być od przeszkody, a powtarzam, bezpieczeństwo przede wszystkim. Cóż, no trzeba iść na śniadanie, zmienić miejsce pobytu, bo kończy się nocleg, przeparkować auto i dopóki ta mgła nie opadnie, po prostu trzeba tutaj czekać. No, nic się nie zrobi. Mogliśmy być w innym miejscu, ale w innym miejscu mogłoby być tak samo, także czekam na dobre warunki pogodowe. Za 5:11. Tyle trzeba było czekać, aby odsłoniła się ta cerkiew za mną. Polatałem, słońca niestety nie ma, nie mam coś do niego szczęścia. Bled Castle zrobiony. No cóż, bułki zjedzone. Trzeba jechać po prostu na kolejną miejscówkę. Wydaje mi się, że za długo tutaj już przysiedzieliśmy. No trudno, może wrócę kiedyś w to samo miejsce z jakimś lepszym słońcem, z lepszą pogodą. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No cóż, zapraszam na te krótkie ujęcia. Nie wiem, czy jestem szczęśliwy, czy nie. Jestem chyba taki niespełniony do końca, tak mi się wydaje. Thank you.
Prediamski Grat. Och, akurat godzina 17. Ostatnie miejsce. Za mną ponad 100-metrowa skała. A w niej, w XV wieku, pewien rozbójnik, tak jak Robin Hood czy Janosik, rabował łupy i rozdawał biednym. Cieszę się, że trafiłem w to miejsce, nie dlatego, że jestem Janosikiem, ale dlatego, że dzisiaj zrobiłem chyba tylko 3 miejsca wcześniej i cały dzień jeździliśmy, krążyliśmy i nie było słońca. To mnie cieszy najbardziej, że na ostatki właśnie zaprezentował mi się taki piękny, niestandardowy zamek zbudowany w skale. Jutro kolejny dzień. Mam nadzieję, że pojawi się słońce, chociaż pogoda wskazuje na deszcz. Przed chwilą okazało się, że odcinek zmieni nazwę na Depresja Droniarza. Wiadomo z jakiego powodu. Po pierwsze, a lubię narzekać na swoje ujęcia, a po drugie na pogodę. Tylko że za oknem znowu deszcz, szklana pogoda, no i te chmury niestety nie chcą się rozejść i jest dosyć duży problem, bo w nocy spałem w Trieste i zrobiłem teraz 50 minut trasy, aby przyjechać tutaj do zamku w miejscowości Bacz. No ale nie wiem, czy po prostu nie pojechać gdzieś w stronę Włoch z powrotem i tam strzelać zamki. Tam niby pogoda jest trochę lepsza, a na Słowenii okazuje się, że na jednych mapach pogodowych, że ma padać deszcz, na drugich, że ma być deszcz przez słońce i tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę nie wiem, co robić. No cóż, dają jeszcze chwilę tej pogodzie. Aktualnie chyba właśnie przestało kropić. No i dalej będę się zastanawiać, co robić. Nie jest to łatwe, bo no, ponad 1000 km od domu, bez sensu wracać. Czekanko. Czekanko, nie, jednak dalej pada. No, tak to właśnie wygląda. To jest ta druga strona medalu. Poza tym wszystkim, co już widać, że jest zrobione, pokolorowane i nakręcone, to głównie się czeka, jeżeli właśnie taka pogoda tutaj nas zostanie. Po prostu zacznę od uśmiechu, że jesteśmy cali. Droga, która prowadziła nas na Grat Śnieżnik z poprzedniego zamku, no nie wiem w ogóle jak ją określić. To, na czym tutaj się znajdujemy, to jest naprawdę super droga i jestem zadowolony, że po niej jadę. To, w jaką drogę poprowadził nas GPS, nigdy nie jechałem takim offroadem, nawet jeżeli opłacałem sobie offroad. No dobra, przepraszam, tam jechałem. Ale nikt nie zapewnił mi takich wrażeń, siedząc w tym samochodzie, musząc najpierw zjeżdżać z jakichś bardzo wąskich wąwozów w dół, a następnie dojechać do miejsca, gdzie jest pełno kamieni i już byśmy się nim nie przecisnęli. No, trzeba było zawrócić i jechać tą samą trasą pod górę. Aktualnie jestem szczęśliwy. Depresja droniarza poszła trochę do góry, dlatego że po prostu jesteśmy uratowani. I w zasadzie tyle. To, co przeżyliśmy tutaj, zapamiętam na bardzo długo i
W sumie poniekąd cieszę się, że te wycieczki, te wyjazdy niosą ze sobą pewne ryzyko i coś, co jest niespotykane i nieoczekiwane. Chociaż w zasadzie wolałbym się tam nie znaleźć, to teraz, kiedy stąd wyjechaliśmy, nie żałuję. Jedziemy dalej. Drugi dzień trwa. Voilà! Póki już ochłonąłem, to chciałbym powiedzieć, że materiału właśnie z tamtej trasy pomiędzy zamkiem Kalc a Śnieżnikiem no nie ma, ale to z tego względu, że właśnie włączył nam się instynkt przetrwania, a nie kręcenia dokumentu, bo może musiałaby być już trzecia osoba wtedy, która by to kręciła. Niemniej jednak jeżeli chcecie się przejechać tamtą trasą, to naprawdę nie polecam. Z jednego zamku do drugiego możecie się nią ewentualnie przejść. Na spacer jest bardzo ładna, ale na przejażdżkę samochodem nie. Szczególnie tam, którędy prowadzi jeszcze Google Maps. To może tak. No cóż, jestem po pierwszych ujęciach i okazało się, że mam storage full, bo nie skasowałem wczoraj plików. Depresja droniarza trwa nadal. Wszystko będzie fajnie. Jeszcze mamy 4 dni. A prócz dzisiejszego 3. A, że myślę, że będzie fajnie. Ostatni dzień na powrót, ale no już trochę się przejaśnia, to chociaż tyle. To już chociaż tyle. Wszechświat czuwa. Jest to już czwarty dzień naszej wycieczki, w tym trzeci, w którym kręcę zamki. No i tak naprawdę dzisiaj, a tfu, że tak powiem, pogoda nie jest najgorsza. No, wczoraj przeżywałem rano dramat, dzisiaj do tej godziny, a jest 8:43, no zostały zrobione 3 zamki, wschód. O 6:30 w Ljubljanie, no, wydaje mi się, że będzie co oglądać. A przede mną, a raczej za mną, Little Castle, zamek zbudowany w XI bądź XII wieku w miejscowości Kamnik. No, też bardzo ładnie położony. To wszystko wydaje mi się, że zrobi trochę roboty, a jutro lecimy na Węgry. W zasadzie już chyba dzisiaj lecimy na Węgry. Tutaj mamy jeszcze 3 zamki do zrobienia. I lecimy na Węgry, nad Balaton. Także liczę, że ten, że tak powiem, stracony czas się nadrobi. Ale stracony czas to nie był w zupełności, bo te przygody, które przeżyliśmy, zostają tu. Za mną zamek Cylejski, wybudowany w XIV wieku. W czasach średniowiecznych był największym zamkiem na terenie obecnej Słowenii. I tak, proszę Państwa,
To jest przedostatni zamek, jaki dzisiaj kręcimy na terenie Słowenii. Zmierzamy nad Balaton. Można udać, ale w zasadzie nie chciałbym zapeszać dnia przed zachodem słońca, także nie jest źle, lekko się chmurzy. No, teren jest dosyć górzysty i tutaj te warunki pogodowe często się zmieniają, ale dzisiaj powiedziałbym, że no, przeważa słońce, ale to tak 51%. No dobra, czas się pakować, lecimy dalej. Mam nadzieję, że te ujęcia będą fajne. Problem jest jeden taki, że nie wiem, czy bardzo skupiam się na bliskich ujęciach zamków. Jakoś chyba specjalnie nie podlatuję do nich. No ale okej, okay. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Dziękuję. Tera materiału przywiozę z podróży. Zawsze się boję o te dyski. Mam nadzieję, że wrócę. Jak kasuję, wrzucam do kosza. Już po zgraniu na dysk, to mówię, Boże, żeby tylko wszystko się zgrało. Lecimy. Ostatni zamek na Słowenii. I Balaton. Już mam podliczone koszty. Ale nie wszystkie, no bo jeszcze dni trwają oczywiście i będą trwać. Także, a nie powiem jeszcze, ile jest wydane. Jednak widać, jak w podróży przydaje się powerbank EcoFlow, czy jakikolwiek nawet inny, dlatego że no, wczorajszy dzień, kiedy ładowała się jedna bateria praktycznie do dwóch kresek przez pół dnia, no niewyobrażalne opóźnienie czasu. Tak się stało, że akurat wczoraj się trochę wyjechaliśmy spoza trasy, więc dużo baterii nie było potrzebnych, ale dzisiaj właśnie widać, jak jest taki duży, że tak powiem brzydko, przerób miejsc, to ten EcoFlow praktycznie cały czas działa. Praktycznie co chwilę są wymieniane baterie. No i nawet teraz, kiedy jestem w terenie i muszę zgrać materiał na laptopa, to podpinam sobie już laptopa do powerbanka i zgrywam. I w zasadzie tyle. Całą robotę będę mieć wieczorną zrobioną, no bo wieczorem też trzeba się wyspać po to, aby wstać rano. Dzisiaj wstaliśmy o godzinie 5:45 po to, aby zdążyć na wschód, który był o 6:30. No więc nie ma lekko, nie ma lekko. To nie jest tak, że jest to taka wycieczka, w której można sobie pofolgować. Raczej trzeba być spiętym, zwartym i gotowym na różne przeciwności losu. Tak samo dzisiaj nie mogliśmy z rana znaleźć w ogóle parkingu. Znaczy wiedzieliśmy, gdzie jest parking, bo mieliśmy go zaplanowanego, ale mówiliśmy, dobra, jest dwie przecznice dalej. Co się okazało, że wszędzie był nakaz jazdy prosto albo w lewo, a nie w prawo. I też nam to troszkę opóźniło czas. No, ale w końcu trafiliśmy, bo włączyliśmy GPS. Czasami doprowadza nas w dobre miejsca, a czasami po prostu nas gubi. No, co zrobić? Tak to jest. Przed nami już Węgry. Także, no, bye bye Słowenio. To był ostatni zamek. Thank you.
Aktualnie jestem przed zamkiem Szigliet. No i jest już chwila po wschodzie. Mieliśmy pobudkę o godzinie 5, ale się rozpadało i padało chyba przez całą noc, także postanowiliśmy jeszcze sobie zrobić krótką drzemkę. No i tak się stało, że po godzinie drzemki wylądowaliśmy tutaj, nie pada, nawet niebo się trochę rozstępuje, także mam nadzieję, że zrobimy dzisiaj dobry materiał i no w końcu te dni będą udane, bo depresja droniarza chciałbym, żeby przeraziła się jeszcze w coś innego i jest na to szansa. Także to, co teraz widzicie, to zamek Szigliet, a my lecimy na kolejną miejscówkę. Ahoj! Zamek Sumek przywitał nas przeokrutnym wiatrem. Cały czas miałem komunikaty, że dron nie będzie mógł sam powrócić do home pointa. Także musiałem latać bardzo zachowawczo. Kontroler mi wibrował, więc starałem się nie wchodzić na zbyt wysoki pułap. Latać jedynie no, prawie że nisko albo blisko zamku, pod osłoną zamku tak naprawdę. Trzeba było zmienić miejsce, więc z dwóch miejsc jest ten zamek ostrzelany. Z jednej strony ładnie położyło się na nim światło, no, z drugiej strony jest cień, no, ale na wszystko oczywiście nie możemy mieć wpływu. No właśnie, jedziemy na kolejny, szkoda czasu. Mam nadzieję, że będzie mniej wiało, ale jest słońce, to jest duży plus. Cześć na kiwar. Wiatr wygrał ze mną. Niestety. Dzisiaj jest okropny wiatr, rzekłbym okrutny, takiego jeszcze nie miałem chyba w życiu. No po prostu ja dawałem gałkę w lewo, dron stał. No cóż, próba była taka, że najpierw próbowałem startować z jednego miejsca, teraz przemieściliśmy się na drugie miejsce. Niestety i z jednej i z drugiej strony nie ma żadnej osłony, po prostu tak wieje, że nogi miałem miękkie. I jedyne co mogłem, to tylko skapitulować i wrócić dronem tutaj na miejsce i pożegnam się z tym miejscem. No niestety, na daszty kaszty. Takie miejsce. Niestety, nie chciałbym powiedzieć, że wygrała depresja droniarza, bo wydaje mi się, że jestem trochę rozsądku. Wiele dni albo wiele godzin straciliśmy na to, aby czekać na fajną pogodę. Jak nie deszcz, to poza trasą się gdzieś znaleźliśmy. No, ciągle są jakieś opóźnienia na tym wyjeździe. Tak się zdarza i szanuję to. Ale wydaje mi się, że nie ma sensu jechać teraz do Budapesztu z racji tego, że po prostu dzisiejszy dzień no znowu będzie, że tak powiem, pusty. Te dwa zamki, które zrobiłem przed chwilą, no nie wiem, no ciężko mi się bardzo latało. Naprawdę mam wielki problem z przeprowadzeniem drona do home pointa. Sprawdziłem, jakie są porywy wiatru. Są powyżej 84 na godzinę. To już jest bardzo dużo i wystarczająco, żeby stwierdzić, że nie warto latać, nie warto ryzykować. No cóż, no nie zawsze w swojej karierze trzeba zrobić coś, co się zaplanowało. Czasem po prostu trzeba podjąć jakąś decyzję, mimo że łamie mi to serce, bo no zaplanowałem sobie, że zostaniemy jeszcze w Budapeszcie do niedzieli. I coś zrobimy, no ale jakoś warunki po prostu nie sprzyjają. Jeszcze się z tym trochę męczę w głowie, bo nie jest mi naprawdę łatwo. Ale tutaj, w tym miejscu zrobiłem jedno ujęcie, dron po prostu siedział bokiem. Siedział bokiem, maksymalna prędkość, jaką mogę latać, to jest 9 na godzinę. Dron, jak go puszczam, no walczy z wiatrem, daję mu gałkę wstecz, cokolwiek, no nie leci. No. Jest to bolesne, bo nie po to się robi prawie 1000 km, tym bardziej, że ten trip no, jest dosyć długi. No to jest to trochę bolesne. No i tyle. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Mogę jedynie podsumować koszty na... A może jeszcze nie podsumuję. Może jeszcze zostawię to dla siebie. Na ostatnie cięcie zobaczymy, co będzie w ostatnim ujęciu.
Może tak. Tam. Czekajcie na ostatnie ujęcie. Nie wiem gdzie i nie wiem skąd, ale to nie koniec, więc się jeszcze nie żegnam. Jakby nie było, pozytywnie jestem nastawiony do tego wszystkiego. Tak czy siak, no tak się zdarza. Do widzenia. Znaki latają, zaraz uderzy nam w samochód. Idziemy. Opactwo benedyktyńskie. Jeszcze jesteśmy na Węgrzech. Była to chyba ostatnia szansa i ostatnia próba uniesienia drona. No niestety dron walczy z wiatrem. Widać po chmurach, że dosyć szybko się przemieszczają. Także cóż, no trzeba jechać do domu. No i tyle. No, tak jak mówiłem wcześniej, nic się strasznego nie dzieje. Czasami tak się po prostu toczy historia i no i tyle. Policzyłem koszty, więc tak z ciekawości, bo w zasadzie nigdy tego nie robiłem, całe te 4 dni jeszcze bez tankowania do Polski z powrotem wyniosły 3761 zł i 18 groszy, w tym są noclegi, jedzenie, no wiadomo, jakieś bułki, no i w zasadzie no takie standardowe życie, nie jakieś bardzo wygórowane chyba. W tym sam koszt paliwa, oczywiście wszystko było głównie w euro, teraz chyba raz tankowaliśmy na Węgrzech, więc w ichniejszej walucie było płacone, ale koszt paliwa wyniósł 1509 zł i 90 1 groszy, także jeszcze pewnie kilka set złotych dojdzie na dotankowanie paliwa. No więc tak jak widzicie, czasem wydaje się jakieś pieniądze po to, żeby po prostu była interesująca historia i przygoda, a nie zrobione 28 miejsc, tak jak sobie to założyłem. Nawet nie wiem ile jest miejsc, ale wydaje mi się, że ledwo chyba ponad 10, może blisko 15 miejsc. No cóż, w tym odcinku pogoda nie sprzyjała, depresji droniarza nie mam, nie załamuję się, lecimy dalej z tematem. Są nowe, ciekawe perspektywy i rzeczy do robienia, także tak po prostu musiało być. Po prostu tak napisała się ta historia. Lecimy do Wrocławia.